być. Zapraszam razem z Justyną. Dobrze. Chodźcie może tutaj bardziej do przodu, bo światło mnie po oczach razi, nic nie widzę. Dobrze, powiedzcie, od kiedy wy macie klub? Od 2 stycznia. Tak samo, czyli świeżutki klub. Gosiu, albo może Justyna teraz ty. Dlaczego ty otworzyłaś klub? Bo powiem tylko, że dziewczyny razem otworzyły klub, żeby się wspierać. Ale dlaczego ty? Przecież mogłaś powiedzieć, Gosi, sama sobie go otwórz. Tak, ale wcześniej przychodziłam jako klubowiczka właśnie do klubu Małgorzaty. Bardzo dobrze się tam czułam, świetnie się dogadywałyśmy i postanowiłyśmy wspólnie otworzyć takie nowe miejsce razem. Okej, okay. A kim jesteś z zawodu? Czy i w ogóle, czy otwarcie klubu, czy to jest twoje teraz jedyne zajęcie? Ja z zawodu jestem nauczycielką i od dziecka marzyłam o tym, żeby zostać nauczycielem. Natomiast życie, rzeczywistość zweryfikowała moje plany, bo okazało się, że to wcale nie jest takie fajne, że ludzie zwracają uwagę tylko na te przywileje nauczycieli, a tak naprawdę to jest ciężki chleb powszedni. I teraz pracując w klubie, dopiero zauważyłam, jak cudownie jest, kiedy ludzie przychodzą i sami chcą, tak? To nie jest tak jak uczniowie, wiecie, przychodzą i im się nic nie chce i trzeba ich przekonywać do tego, żeby coś w ogóle zrobili. A tutaj przychodzą osoby, które potrzebują i chcą zmian. I kiedy przychodzą, nawiązuje się fajna relacja, no to jest spełnienie marzeń, bo ja nie czuję, że jestem w pracy. Ekstra, super. A Gosia, dlaczego ty? Dlatego, żeby realizować się, tak, spełniać się, to mimo ten klub mamy razem, a ja funkcjonuję na systemie klubowym od 2 lat i faktycznie miałam ten malutki pierwszy swój, gdzieś tam te doświadczenia zbierałam. To jeszcze chcę wam powiedzieć, że ja od 5 lat, jak spotkałam się z firmą, ja cały czas pracuję na dodatkowo. I wszystkie moje gdzieś tam te doświadczenia i awanse są okupione naprawdę ogromnym trudem i dobrą organizacją czasu. Ale to mi daje satysfakcję, mimo tego, dlatego teraz ten większy, ta jeszcze większa chęć rozwoju. Ekstra, Gosia, przypomnę, że wyszło tutaj jako nowy World Team w ostatnim czasie. Także wielkie brawa. Grafik klubowy, powiedzcie, jak napełniacie klub? Też kwestia organizacji wielkiego otwarcia, więc też i Facebook, i plakaty, i ulotki. Teraz to też nasi klubowicze zapraszają też swoje rodziny. Czyli dobrze zaopiekowane osoby przyprowadzają kolejne, tak? Czy coś dodatkowego jeszcze robicie? No, powiadamiamy właściwie w każdy możliwy sposób wszystkich o tym, że będzie otwarcie. To jeszcze jest tak świeża sprawa, że na razie trudno mi jest jeszcze powiedzieć, co więcej się wydarzy. Dobrze, sobie zerknę tylko na moją ściągę. Dobrze, ile czasu mi powiecie w godzinach tygodniowo przeznaczacie tutaj na pracę w klubie? No to się zmieniło teraz, bo faktycznie w poprzednim klubie tych aktywności było zdecydowanie mniej. Teraz praktycznie każdego dnia coś się dzieje, tak? W poprzednim prowadziliśmy tylko raz warsztaty odżywiania i jakąś aktywność fizyczną. Teraz mamy tego 3-krotnie więcej, także wiadomo, że czas poświęcany jest dużo większy. A Justyna, pracujesz w takich samych godzinach, czy masz swoje jakby tutaj odrębne godziny? To znaczy ja też zrezygnowałam z pracy na etacie w szkole. Wielkie brawa. Słuchajcie, naprawdę. Jeszcze ktoś mnie zwalniał. Nie wie, jakie to są uczucia wewnątrz. Na pewno będę w pełni zaangażowana w pracę w klubie, bo wcześniej to też było tak na dodatkowo. Kiedy mi pasowało, to byłam i tak naprawdę bardzo niewiele czasu spędzałam w klubie. Teraz z Małgorzatą ułożyłyśmy grafik, gdzie tych aktywności w klubie jest coraz więcej. Na razie nasi obecni klubowicze też muszą się jakby oswoić z tym, że tego jest więcej. No ale też to jest oferta skierowana do nowych osób, tak? Że są i zajęcia przedpołudniowe i warsztaty odżywiania, które pojawiły się nie tylko raz w tygodniu po południu, ale też przed południem i są powtórzone w piątek. Także no, zaczyna się wszystko dziać. Życzę wam powodzenia, jak najszybszego rozwoju klubu i jak najszybszego rozwoju organizacji. Dziękuję bardzo. Dzięki.